w lochach. Chodź za mną. Super, tak. I oczywiście z tej strony Emi. Witajcie w kolejnym odcinku Prywatny Save, tak. Z gry Harry Potter i Komnata Tajemnic. O, następne. Otwarcie. Nie do otwarcia. Też nie do otwarcia. Na szajsy. O, tu coś płynie. Dawaj, fasolki. A, jak obraz skacze, to jest wina. Nie. Nie gry, tylko programu, który nagrywam. Więc się proszę nie czekać tego. O, jak sobie poskakałeś? O. Mówię, że coś powie. Dawaj. O. 173. Aha, nie wejdziesz. Tam przeskoczysz. Dobra. O, i gdzieś ty Hermie na pewno jesteś na początku, nie? Chyba na początku. Gdzie ona poszła? Tu? Halo? Hermiona? Jeszcze stamtąd, nie? A, to gdzie mam teraz iść? Zgubiłam się. No i dobra, co z tego tu? Dobra, chodź tu. Czy nie tu? Halo? Hermiona? Gdzie ty jesteś? Tu? O co? Teraz proszę uważać. Dzisiaj postaramy się przygotować jeden z najbardziej pożytecznych eliksirów, jakie istnieje. Tak. Eliksir wigenowy. Potter, właśnie zgłosiłeś się na ochotnika do zadeemonstrowania wszystkich Potterowi. Natychmiast do mnie. Oczywiście, panie profesorze. Eliksir wigenowy przywraca część utraconej energii. Kufarek. Nawet jedna buteleczka może wyleczyć poważnie. To co kocham, na kufarek. W skrzyni znajdziesz dwa składniki eliksiru wigenowego. Śluz gumochłona i korę drzewa wigenowego. To co? Co ty wyrabiasz? Natychmiast wracaj i ukończ lekcję. Ojej. Ojej. O, już. Teraz podejdź do kotła. Spróbuj nie wpaść do środka, bo będę musiał odkażać kocioł. Ja tam powiedział, gdzie ty jesteś? Odkażać kocioł. Proszę patrzeć, jak pan Potter wrzuca składniki do kotła i miesza je. Ostrożnie, Potter. Nie chcesz chyba stracić punktów. Ojej. Pan Potter uzyskał eliksir wigenowy. By go wypić, wciśnij Q. Wracaj na miejsce, Potter. Ci z was, którzy lubią przygody, Q. A, to już wiem, dlaczego traciłam ten eliksir, bo ciągle naciskałam kół. W tym celu
rozstawiono w Hogwarcie kotły, takie same jak te. Ojej, tak, oczywiście, witajcie w prywatnym sejmie. Tak, już wam mówiłam, że jestem w stronę Emi. Dobra, jego składniki, śluz umochłona i korę drzewa Wigen, także można znaleźć na terenie Hogwartu. A teraz przechodzimy do wykładu historii zdobywania śluzu gumochłonów. Już? Skończyłeś poplać? Dobra. Przed wykładem myślałem, że wiem o śluzie gumochłonów wszystko, co w ogóle chcę wiedzieć. I miałem rację. Moim zdaniem omówił kilka ciekawych aspektów. Lepiej chodźmy, zanim Snape wyjdzie. Chodź, chodź do mnie. Tak. Co to było? Co takiego? Ten głos dobiegał stamtąd. Chodźcie. Tak. Chodź, chodź do mnie. Rozerwę cię na szczępy. Nie, dobra. O Jezus. To zadano. Oj, chyba jest napisane krwią. Napis głosi coś tu. Tak, komnata została otwarta. I kod jest po... Komnata tajemnic została otwarta. Fudla. Straszne. Strzeżcie się, wrogowie dziedzica. Będziecie następni szlamy. Została spetryfikowana, ale nie wiem, jak to się stało. A teraz proszę, żeby wszyscy nie wiem, się wyzwiedzi. Ojej, dobra. Chodź, Harry. Profesor Dumbledore ma rację. Tu już nie ma nic do oglądania. Pan dyrektor ma rację. Pan dyrektor Hogwartu ma rację, ojej. Tak, pan profesor, pan dyrektor. A co to rodzica jest? No, to rodzica. Na górę. Wszystkich w Hogwarcie poruszył atak na panią Norris. Napis na ścianie. Krążyły plotki i podejrzenia. Zwłaszcza Hermiona była bardzo poruszona. Ron i Harry byli pewni, że coś planuje, ale cokolwiek to było, nie puszczała pary z ust. Bo coś planuje, why. Harry, musimy iść na lekcję zaklęć. A ja mam pomysł. O, jaki pomysł. Znowu pomysł? Musimy zapytać profesora Flitwicka o komnatę tajemnic. On na pewno coś wie. Chodźmy.